opuszczamy naszą miejscówkę. Dziś zobaczymy, jest cichy plan, żeby nocleg spędzić na zwrotniku Raka. Czy jak się to tam nazywa? Oczywiście tam, wiecie, nic nie ma, jest tylko jakiś znak, że to tu, a nie gdzie indziej. Natomiast no, przy tym znaku nie będziemy stali, bo tam nas na pewno policja, wiecie, przegoni. Wojsko czy inne służby. Poza tym to jest no, przy drodze, więc będzie hałas, będzie niefajnie. Także gdzieś tam spróbujemy coś sobie ogarnąć, żeby było miło, fajnie i przyjemnie. A jeśli nie, to po prostu jedziemy do Dachli na zakupy. Spotkanie ze znajomymi. Niestety nasza miejscówka, ta na której żeśmy tam w cudzysłowie pływali, jest spalona. Spalona, przyjechała bowiem policja, przegoniła znajomych, zabroniła im tam nocować. Jedynie dozwolone jest przebywanie w czasie dnia, kajtowanie, nie wiem, opalanie, grillowanie i tego typu klimaty. Natomiast o biwaku niestety nie ma mowy. Można zapomnieć. Ja tam co prawda bym na jedną nockę uderzył. Zobaczymy, jest plan spotkania się z jakimś tam znajomkiem z forum motocyklowego, więc może tam uderzymy. Zobaczymy. Nie będę na razie zdradzał planów. Ciśniemy. Muszę się skupić na jeździe, żeby, wiecie, nie rozwalić tutaj opony na tych kamolach, żeby nie udupić w piasku itb. itd. Strzałeczka. Wracajmy do tematu przewodniego tego vloga, tego mojego pamiętnika. Ja pewnie będę to długo pamiętał, natomiast czasem, jak wiecie, dzielę się też z wami informacjami i dziś chciałbym wam pokazać mój z pewnością niebezpieczny patent na oszczędności. W końcu dopracowałem moją instalację na marokańską część podróży. W domu teraz, jak sobie wrócę, to wszystko to usprawnię. Jak to wygląda? Po prostu końcówka do tankowania gazu wkręcona we wlew. Do tego w kraju była dorobiona taka miedziana rureczka, szczelna, na to wąż, opaska zaciskowa, ta taśma, tylko i wyłącznie po to, żeby mi wiatr nie wyłamał klapki. Tu zabezpieczenie pod blokadą, puszczony wąż po to, żeby no nie majtał się ten wąż cały gazowy, żeby nie było problemu z tym, że jakaś ciężarówka go zahaczy czy coś. Tu za chwilę go dociśniemy szybą, oczywiście tylko delikatnie, będzie delikatny przewiew. Klima i tak się zepsuła, więc nie ma problemu, że będzie nam ciepłe powietrze wpadało. Z tyłu, tu zaraz za siedzeniem kierowcy, mieści się butla gazowa, taka kuchenna, jedenastka, odwrócona do góry nogami, opasana pasem, tak żeby, wiecie, no nie latała, nie uderzyła mnie na wyboju gdzieś, czy żeby nie spadła, nie rozpaliła niczego. No żeby było to w miarę bezpiecznie i w miarę rozsądnie. Butla w dodatku jest owinięta jeszcze kocem, taką matą grzewczą. W momencie, kiedy kończy się nam już gaz, spada w niej ciśnienie, auto nie chce jechać, odpalamy takie ogrzewanko i jedziemy. Jedyny minus, no dwa minusy, bo wiecie, jest troszeczkę zachodu tam przy zmianie tej butli, bo to ona wystarcza gdzieś mniej więcej na 500 km. Największy minus jednak to, że te drzwi kierowcy zostały jak gdyby wyłączone, a jak wiecie, ja tam nie mam obrotowych foteli, mam ławkę, więc przejście z tylnego rzędu, z tylnej części auta do przodu jest troszeczkę utrudnione. Mogę to co prawda robić lewymi drzwiami pod tymi pasażera, ale jakoś tak przywykłem i wchodzę od tyłu. A tu powód, dlaczego nie chodzę tędy, bo mam pieski, musiałbym przeganiać. I tak drivera będę musiał podmienić, bo Lena nie potrafi jeszcze prowadzić. Jeszcze. Obiecuje cały czas i odgraża się, że się nauczy. I pokażę, jak się to robi, że nie będziemy jeździli 60-70 na godzinę, oszczędzali gaz tylko i paliwo, tylko będziemy zapierdzielać. Ale to kiedyś, może w innym wcieleniu. Na razie Leniuszek podróżuje jako pasażer. Na maksa.
tutaj do gniazdka zapalniczki i jedziemy. Zostało nam 60 km do stacji, do sklepu. Tutaj rzut beretem zaraz wyjeżdżamy na asfalt. W butli zostało jakieś 2-3 litry gazu, więc raczej nam do samego końca nie wystarczy. Natomiast zobaczymy, no. Coś tam na pewno uda się przejechać. Ciśniemy. Udało się. Jedziemy już na gazie. Zaraz tylko tutaj docisnę szybę, przewód, żeby się nie majtał, nie uderzał nam o blachurę, i cała naprzód. Zmienimy butle i 500 km, czyli 2 dni pewnie jazdy, bo teraz chcemy, no tak troszeczkę się przemieścić na północ, robiąc tylko zakupy w Dachli i odwiedzając znajomych. Szybki pit stop i dzida na północ, gdzieś gdzie jest chłodniej, bo pieski nie wytrzymują. Sawcia dyszy. Tak, Sawcia dyszy gorąco jej. O Jezus, jak krzywo. O Jezus, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakie wyboje? Jakie wyboje? Niestety nie udało się wymienić. Okazuje się, że są tutaj różne systemy. W tej części Maroka, dokładnie na Saharze, są dwa inne. No i nie chcieli mi nigdzie wymienić. Odwiedziłem chyba 8-6 sklepików. Co ciekawe, nigdzie też nie chcieli mi sprzedać nowej butli. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Mają jakoś wyliczone zakaz sprzedaży. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. W każdym razie dupa, jedziemy na dieslu i spalanie, powiem wam, że kosmos, jakieś 4 litry, 4,5, nawet 5 w stosunku do tego, co było 2 godziny temu, bo 2 godziny temu skończył nam się gaz i mniej więcej 1,5 godziny zmarnowałem na szukanie go. Dobra, następny sklepik, gdzie widziałem, że stały butle, zapisałem to sobie, 76 km. Zobaczymy, co tam nam powiedzą. Kolejna drobna aktualizacja, tym razem spalanie. Tak jak widzicie, 60 to jest prawie 11. A co ciekawe, każde zwiększenie prędkości o 10 na godzinę to jest jakieś plus 1,5 do 2 litrów, jeśli chodzi o spalanie.
dramat. Jedziemy pod wiatr. Jest naprawdę, naprawdę ciężko. Dlatego tak się ślimaczymy. Bo spalanie zabija. Żeby jechać tutaj jakieś ludzkie 90, to 15 litrów trzeba liczyć. Gazu nie mamy, ale kto by się tam tym przejmował? W tej chwili przejmuje się tylko dwiema rzeczami. Mamy tu słaby net, a troszkę wypadałoby popracować. A tam w oddali widzę jakiś namiot. Bardzo możliwe, że to jacyś żołnierze, którzy nas tu przed wieczorem przyjdą po prostu i pogonią z tej fajnej, fajnej miejscówki. Tu już nie chciałem po tych nierównościach jeździć. Pewnie byśmy wkleili, więc po co nam to? Te 200 metrów, nawet niecałe, ze 150 do oceanu sobie dodrepczemy. A poza tym wystarczy nam sam szum oceanu, który ukoi nas do snu. Wspaniała bryza, przede wszystkim wieterek. Chłodek jest tylko 22 stopnie. A wszędzie obok było 25 do 32, więc ukojenie dla piesełków. Mamy odpływ, zobaczcie. Trochę śmieci. No w zasadzie trochę więcej niż trochę. Nawet jakiś kawałek łajby. Chyba się nam tu przewraca. No ja tam po cichu liczę, że to tylko namiot jakiegoś rybaka. I do tego jeszcze nie zamieszkały i że dziś uda nam się spokojnie spędzić tutaj nockę. Jakoś to powinno się udać. Zobaczymy. Słuchajcie, naprawdę nie wiem o co chodzi, ale właśnie odszedł wojak, przyszedł, najpierw chciał, wiecie, fiszkę, napiszę wam w opisie co to jest fiszka, przyszedł plażą, odchodzi tędy, tak jak widzieliście, plaża jest jakieś 150 metrów od nas, bardzo fajna, no dobra, może nie jest jakaś bardzo fajna, ale tu jest fajne miejsce, bo jest chłodno, rześko i przyjemnie. Przyszedł i kazał, że tak powiem, zawijać się na noc. Ja udawałem, że go nie rozumiem. Spytałem, czy mogę tu rozpalić ognisko. On oczywiście, tak możesz, ale po ognisku musisz wyjechać. No to ja się obraziłem. Pokazałem mu, że nie fajnie, że kciuk w dół i tak dalej. Nic, pożegnaliśmy się. Wróciłem do auta. I słyszę, messie, messie, not problem, not problem, you sleep here. Czy jakoś tak. Czyli dostałem pozwolenie nawet na dwie noce, mi mówi. No dziwne, nie wiem o co chodzi, o co kaman z tym wszystkim. Raz mówią, że nie wolno, dwa, że potem, że wolno. Dziwna sytuacja. W każdym razie zostajemy na jedną nockę, mimo że nie ma naprawdę zasięgu. Ale jest fajnie, rześko, rano uciekamy.